Józef Mackiewicz, Lewa Wolna. Odcinek 69. Wasz syn? Zapytał gospodyni. Ta uśmiechnęła się połową ust, założyła ręce pod fartuch i patrzyła na fotografię z jakimś zagadkowym roztkliwieniem i wesołością w oczach. To wasz syn? Powtórzył. Nie. A kto? A, to takie senne widzenie. Co takiego? To widzisz, sołdacik, było tak. Ten dom kupili my niedawno. Dopiero jak Niemcy zaszli w 1917. Od jednej takiej owdowiałej kobiety. Teraz ona w Małorycie mieszka. Nie było pod siłę jej gospodarzyć samej. Mąż umarł, a syn starszy na wojnę był wzięty z 14 roku i w pierwszych miesiącach zabity, gdzieś w Galicji czy pod Przemyślem. A młodszy syn do niczego. No to jak jej samej sprawić się ze wszystkim? No, no, i co? Przerwał niecierpliwie Piotr. No to ona sprzedała ten dom i gospodarstwo, a my kupili im, nawet nie drogo. Zapłacili im za niego, no mniejsza. Aha, no i wyszła rzecz taka. Przeniosła się ona do Małoryty, aż tu raptem sen śni. Syna we śnie widzi, tego, co go na wojnie zabili. A we śnie on do niej mówi. Mama, ja chcę do domu wrócić. Pomodliła się ona za niego, za jego duszę znaczy. Aż tu po kilku nocach znowu sen, znowu syn i znowu prosi. Mama chce do domu. A później znowuż i znowuż. I wszystko to samo i jedno. Sen, syn, chce do domu, prosi się do domu. Piotr już wstał, stojąc dojadł, dopił. I co to ma wspólnego? A ot to i ma, że ta kobieta pomyślała, wzięła jego fotografię, którą był przysłał zaraz po mobilizacji, ładnie od tak oprawić kazała i przyjechała prosić. Powieście, ją prosi w starym jego domu, bo jak on chce wrócić i nie daje nocami spokoju, no to znaczy do tego, a nie innego domu chce wrócić. No cóż, nam kawałka ściany nie szkoda, a i rameczki ładne, a i z twarzy on dobry chłopiec wygląda. Niech wisi, mówię, w swojej dawnej chacie, kiedy już tak bardzo tego pragnie i nawet zza światów o to stara się. Tak ot, to i jest syn tej kobiety, która... I od tego czasu przestał przychodzić we śnie? No, od tego czasu, jak kosą uciął, przestał. No, znaczy, że... Spojrzała z lubością na fotografię, choć to i nie jej syn. A może dlatego, że własnych dzieci nie doczekała? Chciała jeszcze coś dodać, ale Piotr przerwał, śpiesząc się. — Dziękuję. I porwał się do sieni. Opowiadanie o tym dziwnym śnie przedłużyło jego pobyt w chacie o parę minut. Już miał przekroczyć próg, gdy raptem przez lewe okno do ogrodu padł strzał. Gospodyni krew odpłynęła z twarzy i przytuliła się dla czegoś do pieca. Musiał jednak ktoś donieść, że w chacie siedzi samotny żołnierz. Piotr Wintoft dojrzał przez małe szybki, że dom otaczają bolszewicy ze wszystkich stron. Skoczył do ciemnych sieni, rozwartych na podwórze. Stąd błyskawicznie ocenił sytuację. Na podwórze wpadło dwóch. Dopaść do konia mowy już nie było. Ale podwórze otacza niski opłotek. Za nim droga, a za drogą parów. Jar gęsto zarośnięty spada stromo do ruczaju. Wyrwał z zapasa granat, odbezpieczył i cisnął z głębi sieni między tych dwóch na podwórzu. W grzmocie wybuchu, nie patrząc na skutek, wyskoczył z ganku jak szczupak i ściskając karabin pognał kilkadziesiąt kroków do opłotka, chciał go przesadzić przez drogę i stoczyć się w gęsty parów. Od razu z kilku stron padły strzały i kule jak z bicza podcinały — ujt, ujt, ujt! W chwili, gdy przesadzał opłotek, trafiony został w udo. Zaczepił pasem od karabinu i zwalił się na drogę. Ledwo się uniósł na rękach, gdy uderzony został kolbą w głowę. Bito strasznie, wybito mu oko. Tracąc przytomność, słyszał wściekły krzyk. — Żywcem brać! Taka wasza mać, żywcem, nie zabijać! A to nogi powyrywam, sobaki! Zybienko ze swoimi był jeszcze niedaleko. Słysząc strzały, wybuch granatu ręcznego i krzyki, domyślił się, co zaszło.
próbowali otworzyć ogień, nacierając w słabej nadziei odbicia Piotra Wintofta. Ale zaraz było już jasne, że to cichaczem, korzystając z porannej mgły, podszedł silny oddział kawalerii bolszewickiej. W obawie otoczenia zawrócili i pognali w skok za szwadronem. Rozkaz żywcem brać, nawet zaopatrzony komentarzem za wszelką cenę, wydany był przez władze zwierzchnie i zwłaszcza dotyczył porywania ludzi z oddziału Bałachowicza. Miał bowiem głębsze uzasadnienie. Albowiem od pewnego czasu, na podstawie poufnych informacji o nastrojach panujących w 17. Dywizji Kawalerii, organy przyfrontowej ČK powzięły podejrzenie, że istnieją jakoweś tajne kontakty, a nawet zakonspirowane wtyczki Bałachowicza w szeregach tej dywizji. Dotychczasowe dochodzenia, aresztowania i nawet rozstrzelanie kilku podejrzanych nie dało żadnych rezultatów. Postanowiono tedy wyłapywać bałachowców i brać ich na spytki. Wprawdzie po takich przygodnych jeńcach niedużo się można było spodziewać, ale chodziło o wymuszenie zeznań, prawdziwych czy fałszywych, byle oskarżających, a tym samym dających dowód czujnej działalności organów ČK. Zresztą mógłby się zdarzyć przypadek zeznania istotnie ważnego. Rannego Piotra Wintofta przywieziono do Pińska. Tu działał słynny były dyktator bolszewickich Węgier, Béla Kun, który nie znajdował się, jak to wspominał swojego czasu na informacyjnym zebraniu w Smoleńsku, Unschlicht, przy sztabie południowo-zachodniego frontu, lecz pełnił funkcję naczelnika oddziału specjalnego ČK przy sztabie Grupy Mozyrskiej. Wraz ze swym kuzynem, Béla Kostą, system terroru, jaki stosował Béla Kun, znajdował szczególną aprobatę ze strony szefa wszechrosyjskiej ČK Feliksa Dzierżyńskiego. Jakkolwiek przyznawał, że metody jego kuzyna, co nieco przekraczają ramy rewolucyjnego terroru, nabierając cech indywidualnego sadyzmu, a kto wie, czy nie prywatnych korzyści. W tej chwili Béla Kun był nieobecny. Zastępował go całkowicie Béla Kosta. Piotr Wintoft, otrzeźwiony i przywrócony do przytomności w podziemiach kolegiaty pojezuickiej, służących dziś za więzienie, przygotowany na najgorsze, postanowił wszelako zachować zewnętrzną postawę zgodnie z własnym, wyrobionym w sobie z tradycji i literatury, wyobrażeniem człowieka stojącego w obliczu śmierci. Ale już po pierwszych odpowiedziach na badaniu Béla Kosta machnął ze zniechęceniem ręką. — Przygotować go jak należy. Piotra przywiązano rozkraczonego, a między nogami rozpalono ogień. Straszliwy ból, odbierający przytomność, przeistoczył go od razu z człowieka, z bojownika i jeńca, w łachman ludzki, w organizm wypełniony jednym tylko odruchem przerażenia, fizycznych cierpień i takim stopniem obłędnego strachu przed powtórzeniem tych cierpień, że gotów był powiedzieć wszystko, cokolwiek wiedział i wszystko, cokolwiek by od niego zażądano. Gotów wydać każdego, łącznie z sobą samym, aby tylko uniknąć piekielnego ognia. Naturalnie o jakichś kontaktach pomiędzy Bałachowiczem i 17. Dywizją Kawaleryjską nie miał pojęcia i nigdy o czymś takim nawet nie słyszał, więc powiedzieć nie mógł. Tym prędzej zatem i z tym większą gotowością zaczął mówić o tym, co wiedział, co słyszał, co ze wszystkich swoich sił starał się przypomnieć. To było sensacją. U Béla Kosty, wyłupiaste jego oczy jeszcze bardziej, nieomal wyskakiwały z orbit, gdy słuchał zeznań Piotra Wintofta. Rozdział 75. Kostriełow, który już dawno przez agenta drugiego oddziału nawiązał kontakt z wywiadem polskim i postanowił zwiać na tamtą stronę, wiedział, co robić, a przede wszystkim co i komu mówić należy, aby swój plan urzeczywistnić. Plan ten bynajmniej nie polegał na tym, że się chciał przerzucić na jakąś antysowiecką robotę. Kostriełow chciał się wydostać jako prywatny człowiek, z możliwie dużą ilością gotówki, spotkać się w Radomiu ze swoją kochanką Katarzyną Zmysłowską, której już przedtem
udało się repatriować i zacząć z nią życie na nowo. W Polsce, czy gdzie indziej, na kapitalistycznym Zachodzie, możliwie daleko od wstrząsów rewolucji, do których go zresztą ta sama Zmysłowska gruntownie zniechęciła. Dziwnym zbiegiem okoliczności był to zatem objaw tej samej fluktuacji, którą przeżywała jego żona. Anna nieomal w identycznej formie, nie potrafiwszy wszelako nadać jej biegu realnego. Myliła się też co do liczby kochanek, jaką posiadał jej mąż. Nie było ich zresztą znowu tak wiele, zaś o tej jednej, najważniejszej, nie wiedziała właściwie nic. Choć zdawało się, wiedziała tak dużo, a jeszcze więcej się domyślała z różnych posunięć i kontaktów Kostryłowa. A Katarzyna Zmysłowska była sobie po prostu zwyczajną mieszczką, córką Żydówki i Polaka z zawodu zegarmistrza, który w roku 1914 wyjechał do Rosji. Kostryłow kilkakrotnie układał już plan ucieczki. Nie była ona trudna. Chodziło mu wszakże, aby nie z gołymi rękami. Projekt infiltracji od wewnątrz do oddziałów rosyjskich walczących po stronie polskiej podsunął ostrożnie. Został on zaakceptowany w Smoleńsku w ostatniej chwili ze względów na rozpoczętą właśnie ofensywę przeciwpolską. Zmontowany dosyć powierzchownie, a w niektórych szczegółach nawet naiwnie, z naciskiem położonym na oddział Bałachowicza. To też Kostryłow, uzyskawszy tę misję, zdawał sobie sprawę, na jakie naraża się ryzyko przy realizacji swego ściśle prywatnego planu. Podając się za indywidualnego zbiega, nie przedstawiał większej wartości, nawet gdyby mu uwierzono. Przyznanej zaś gwałtowności Bałachowicza mógł być łatwo aresztowany, a nawet rozstrzelany jako agent sowiecki, a już w każdej chwili i w każdym wypadku ograbiony z pieniędzy podczas osobistej rewizji. W najlepszym razie pozostawiony w oddziale na froncie, podczas gdy celem jego było przedostanie się w głąb, do Warszawy i Radomia. Wiedział natomiast, że najbardziej i zawsze interesuje tak jedną jak drugą stronę niejednostkowe reprezentowanie siebie, lecz jakiejś wartości zbiorowej, jakiejś organizacji. Obmyślił tedy podać się za delegata już istniejącej i szeroko rozgałęzionej organizacji antysowieckiej o dużym znaczeniu, gdyż działającej rzekomo w łonie sztabów i wyższych instancji wojskowych, a nawet partyjnych. Punkt zaczepienia w postaci kartki Jana Wintowta do jego brata Piotra, którą mu wręczył Mierzłałuk, pozornie drobny, był w gruncie dobrym punktem zaczepienia. Jana znał bowiem osobiście, mógł go dokładnie opisać, co znowuż brat na miejscu mógł stwierdzić, i to już wzbudzało zaufanie. Poza tym nie potrzebował kłamać co do stanowiska, jakie tamten zajmował, gdyby wywiad polski miał już o tym z innych źródeł informacje. A zresztą charakter pisma będzie chyba przez brata rozpoznany. Zrobił więc z Jana Wintowta centralną figurę rzekomego spisku antysowieckiego. Bez skrupułów włączył tutaj też swoją żonę Annę, a przy okazji wymienił kilka nazwisk tak prawdziwych, jak fikcyjnych, na stanowiskach, w sztabach i w etapach. Główny jednak nacisk położył na to, że jest tajnym wysłannikiem do nawiązania łączności z rosyjskim komitetem politycznym Borysa Sawinkowa, któremu, jak wiedział, podlegają politycznie formacje rosyjskie generała Peremykina, a ostatnio i pułk Bałachowicza. Sawinkow, słynny ongiś terrorysta, członek partii socjalistycznej socjal-rewolucjonistów rosyjskich, był wtedy tym jednym z Rosjan, któremu Piłsudski zezwolił na organizacyjną i wojskową działalność antybolszewicką. Rzecz była dobrze znana po tamtej stronie i Kostryłow znał ją oczywiście dokładnie. Dlatego przedostawszy się przez front do Bałachowicza, domagał się stanowczo, aby natychmiast ułatwiono mu przejazd do Warszawy. Upierał się, że wszystkie inne szczegóły dotyczące całości i planów tajnej organizacji, którą reprezentuje, zdradzić może tylko w sztabie Sawinkowa. Dawał nawet do zrozumienia, iż sprawą
zainteresowany będzie sam wódz naczelny Polski. Odcinek 70. Małachowicz oddał całą rzecz na rozpatrzenie swemu bratu, Józefowi. Rozmowa odbyła się w obecności przywołanego Piotra Wintowta, który istotnie rozpoznał charakter pisma swego brata, potwierdził inne dane osobiste i zapomniany pozostał w pokoju do końca rozmowy. Józef Bałachowicz uznał, że sprawa może być ważna i pilna i przydzielając specjalnego oficera wyekspediował Kostryjełowa do Warszawy. I oto teraz jednooki już tylko strzęp człowieka, który był ongiś Piotrem Wintowtem, powtórzył w Pińsku całą tamtą rozmowę wraz z wymienionym przez Kostryjełowa nazwiskiem, ba nazwiskami. Zawezwano go jeszcze raz, drugi, na badanie, ale gdy już nie mógł nic więcej, poza już powiedzianym poprzednio, wybełkotać, Bela Costa dał ręką znak lekceważący, palcami w dół. Było to wieczorem. Ostatni raz widział ulicę, na którą padały światła z okien przysadzistych, drewnianych domów. Zastrzelono go na brzegu Piny. Trupa kilkoma kopnięciami zepchnięto do wody, gdzie na razie utknął w trzcinach. Rozdział 76. Pozornie ze wszystkich organów bolszewickich najsprawniej działał stworzony przez Feliksa Dzierżyńskiego aparat policyjnego terroru w postaci ČK. Zdarzało się, że nawet w ogólnym rozprzężeniu innych instancji on do ostatka potrafił funkcjonować. Ale w legendzie o wszechsprawności ČK było dużo przesady. Pod ciężarem nagłej klęski zawiodła i ČK ze swymi specjalnymi oddziałami i występującymi pod różną inną nazwą odmianami. Jeżeli chodzi o zlikwidowanie spisku, zdołano jeszcze w ostatniej chwili aresztować Annę Kostryjełową w Białymstoku, z którym komunikacja była względnie dobrze utrzymywana. Natomiast zamieszanie, kilkakrotne przerwanie linii z Wilnem i wiele jeszcze innych okoliczności pobocznych uratowało na razie Jana Wintowta. Niebawem też wykryto krociowe nadużycia i sprzeniewierzenia, których dopuścił się Bela Costa na własną rękę i został on sam z kolei rozstrzelany. Bela Kun natomiast przeniesiony został na front przeciwkrymski. Wszystko to razem wpłynęło na to, że Jan Wintowt, który z resztkami sztabów i służb czwartej armii zdołał ewakuować się z Wilna do Połocka, nie tylko ocalał, ale nic o losie swego brata i fatalnych skutkach jego zeznań nie wiedział. Niebawem po przybyciu do Połocka otrzymali rozkaz ze sztabu frontu, który z Mińska przeniósł się ponownie do Smoleńska, wycofania się do Witebska, gdzie miały również zjechać resztki polowego sztabu czwartej armii z Grodna. W Witebsku jednak zastał ich rozkaz gromadzenia się w Homlu. Tu, w dobrym ongiś hotelu Szanowicza Savoy, teraz zniszczonym i rozgrabionym doszczętnie, w tym samym hotelu na rogu ulicy Miaśnickiej i Rumiancewskiej, w którym wiosną roku 1919 powstańcy Strykopytowa zmasakrowali komunistów, roztasował się sztab czwartej armii, bez armii. Sytuacja była bardziej niż krytyczna. Z najsilniejszej 15. armii pozostał praktycznie również tylko sztab. Przeniesiono go do Oszmiany. Tu komandarm, towarzysz Kork, otrzymał rozkaz odtworzenia nowej, rezerwowej armii, zbierając rozbitków z poprzednich 15. i 4., a także uciekinierów, dezerterów i wszystkich, którzy się wydostali z internowania w Prusach Wschodnich i Litwy. Zdołał jednak zgromadzić pod bronią zaledwie 6 000 ludzi. Jak na armię, za mało. Naczelne dowództwo sowieckie zdecydowało się więc odsłonić zupełnie północ i ściągnąć z nadgranicy Finlandii i Estonii 6. armię. Ale jakoś ona nie nadchodziła. Na południowo-zachodnim froncie stan armii 12. i 14. był rozpaczliwy. Sytuację ratowała tam tylko obecność 1. armii konnej Budionnego. Na głównym jednak odcinku przeciwpolskiego frontu trzymała się w rzeczywistości wyłącznie armia 3. pod wodzą
komandarma Łazarewicza i jego naczsztaba Lisowskiego. To, co było na południe u tej armii, przedstawiało chaotyczne rozbitki 16 oraz resztki grupy mozyrskiej. W tych warunkach sztab byłej armii 4 w Homlu otrzymuje nagły rozkaz przeniesienia swej siedziby do Pińska i odtworzenia tam z owych rozbitków nowej 4 armii. Nie śpiesząc się, bez wiary w powodzenie, zaczęto pakować kufry. Niewygodne życie w hotelu Savoy stało się wobec nowej perspektywy ziemskim luksusem. Był 12 września. Jesień zerdzewiła już liście na drzewach parku, mocno nadgryzła zieleń krzaków i trawników. I właśnie w taki błękitno-rdzawy, pogodny dzień spadł nowy cios. Do Homla przybył z Mozyrza sztab 17. Dywizji Kawalerii. To znaczy sztab dywizji, bez dywizji. — A gdzież ona? — Ja na nią liczyłem! — wykrzyknął komandarm Szuwajew, wstając znad stołu. — Rozpełzła się! — usłyszał Wintoft odpowiedź komdiwa, po czym drzwi do pokoju Szumajewa zamknęły się za przybyszem. Na korytarzu pozostał jego młody adiutant. Zapalili papierosy, usiedli na parapecie okna, o szybach pokrytych stwardniałą mieszaniną sadzy i kurzu. Wintoft chciał się dowiedzieć jakichś szczegółów, jak to się stało. Adiutant palił nerwowo i milczał nerwowo. — Co? — Dość mieli wojowania, jeźdźcy? — spytał Wintoft. — Ech, gówno psie. — Poszli do domu? Adiutant dopalał. Potem rzucił niedopałek, przydeptał butem i wycedził. — Poszli. — Owszem. — Ale przeważnie do Bałachowicza. Zsunął się z parapetu, strząsnął okruchy popiołu z fręcza, chciał się przejść po korytarzu, zatrzymał się przed Wintoftem. — A wy co? — Słyszałem, na błota pińskie jeszcze się wybieracie. — Chcemy spróbować. — Cóż. — Próbujcie. Odszedł nerwowym krokiem i zawrócił. — A wiecie, za co ojciec bił syna? — Nie za to, że przegrał, a za to, że próbował się odegrywać. — Złe słowa, towarzyszu. — Pojedziecie tam, to i wy zeźlejecie. Wyciągnął z kieszeni fręcza paczkę papierosów, ale okazała się pusta. Rzucił ją z odrazą w kąt korytarza. Wintoft wyjął i poczęstował go ze swojej. — Dziękuję. W tej chwili komdiv wyszedł od komandarma. — Gdyby nie Abram Rosenberg, były handlarz drzewem i właściciel domu w Pińsku, u którego zakwaterował Wintoft, to może by się tak prędko nie dowiedział, co zaszło tu kilka tygodni wcześniej. Rosenberg wiedział więcej niż nawet ci funkcjonariusze ČK, którzy pozostali po usunięciu poprzedniego aparatu. Wintoftowi przedtem nie udało się nawiązać kontaktu z rewolucyjnym komitetem polskim, który uciekł z Białego Stoku i nie wiedział też nic o losie Anny Kostryłowej. Teraz dowiedział się, że on sam oskarżony był o zmontowanie i kierownictwo antysowieckiego spisku. Pierwszym jego odruchem była wściekłość. I to był właściwy, zdrowy odruch. Furia, z jaką zareagował na całą aferę, przestraszyła nawet Gielbacha. Nie ma tego w żadnym kodeksie rewolucyjnym, ale instynkt podpowiada rozsądkowi, że w tym systemie oskarżyciel zawsze ma rację. A Wintoft przeistoczył się, czy wiedziony tym instynktem, czy tylko wewnętrzną pasją, z oskarżonego w groźnego oskarżyciela. Zresztą, zanim przemawiał fakt, że Bela Costa, który prowadził śledztwo, sam został rozstrzelany. Gdyby nie to... Ach, Wintoft się nie zastanawiał. Z Gielbachem był od pewnego czasu na stopie osobistej przyjaźni, po tym, gdy nacz Woso odwołano do Smoleńska. A poza tym Gielbach był przecie tym, który wydostał od Wintofta i wręczył Kostryłowowi liścik do brata. Kto wie, czy w ten sposób, przy nieprzychylnym obrocie rzeczy, sam nie mógł zapłacić głową? Na trzeci dzień wygotowane było fantastyczne oskarżenie, że Bela Costa
działał w spisku z Kostrzyłowem, spisku mającym na celu podstępne i zbrodnicze usuwanie i niszczenie odpowiedzialnych pracowników rewolucji. Korzystając z nieobecności przewodniczącego REF Wojen Sowietu Wegera, który z komandarmem Szuwajewem wyjechał do Kobrynia, zastrzelono w trybie nadzwyczajnym trzech z pozostałych, w gruncie niewinnych, w uczestnictwie młodych funkcjonariuszy pińskiej ČK za rzekomy współudział w spisku. Blady strach padł na wszystkich, ktokolwiek wiedział o tamtej sprawie. O, Wintoft nauczył się niejednego w przeciągu tych kilku ostatnich miesięcy. Wielki, wychudły, o przedwcześnie pooranej zmarszczkami twarzy, zawsze z naganem u pasa, groźnie kroczył drewnianym chodniczkiem, który się pod nim uginał. Uprzejmy uśmiech znikł, zdawało się na zawsze z jego oblicza i nie odpowiadał na niskie ukłony i przesadnie służbiste prostowania się młodych Żydów w skórzanych kurtkach i czerwonych opaskach z pułku komunistów pińskich, którzy ustępowali mu z drogi. Jeden tylko, Abram Rosenberg, dziwnie jakoś nie odczuwał przed nim strachu. — Rzuć pan to. — Na co to panu potrzebne? — mówił. — Pan z dobrej widać familii. — Was, Abramka, pierwszego trzeba by pod ścianę — odpowiadał Wintoft, pijąc herbatę ze szklanki, z której nie wyjmował łyżeczki, a tylko zakładał za wskazujący palec. — Ja panu coś powiem. Raz, że co panu z tego przyjdzie? Dwa, że ja stary. Rok wcześniej, rok później, co za różnica. A trzy, że i tak mało nadziei dożyć do pierwszego śniegu. Nasze Żydki pińskie, pan sam widzi, co wyrabiają. Już w XIX Polaki rozstrzelali tu 47 Żydów. To Polaki. A co teraz dopiero zaczną mówić, jeżeli, jak mówią, naskoczy ten Bałachowicz? Ani jednego przy życiu nie zostawi. No, to jest różnica wielka, za co tamci zginą, a za co wy. Ja pana przepraszam. Jaka różnica? Tamci zginą za rewolucję. A za to też do nieba pójdą. Nalejcie mnie jeszcze herbaty. A wy, obywatelu Abramka, za kontrrewolucję i za to do piekła. Uśmiechnął się wewnętrznie, bo przypomniały mu się przekomarzania z Naczfoso, ale uśmiechu tego na zewnątrz nie okazał. I tu ja nie widzę różnicy. Jak staniem przed obliczem Najwyższego, to mnie się zdaje, że on nie po tym będzie rozsądzać, jakich kto był przekonań, tylko jakim był człowiekiem na tych naszych pińskich błotach. No tak. To znaczy znowu tu kontrrewolucyjne poglądy wygłaszacie, a? Ja bardzo przepraszam. A jak pan przed chwilą mówił, że Pan Bóg będzie po niebie i piekle rozkwaterowywać duszę, to nie jest kontrrewolucja? To ja żartem. A skąd pan wie, że ja poważnie? Nie? A jak jeździcie furmanką w szabes, to podkładacie butelki z wodą pod siedzenie? Gdzie ja jeżdżę? Ja nigdzie nie jeżdżę. To znaczy wszystkich wiadomości do was, no, wszystkie te, co się dowiadujecie, to zjeżdżają same? No, żeby mnie tak szczęśliwej godziny doczekać, jak ja co wiem. Ja nic nie wiem. Było to przy rannym śniadaniu dnia 20 września, jednego z ostatnich słonecznych dni przed chmurnymi dniami, których na Polesiu jest więcej niż gdzie indziej, nastają tu wcześniej i trwają dłużej. Droga z prywatnej kwatery do sztabu prowadziła skrajem miasta. W takim dniu, gdy jeszcze błota nie porudziały zupełnie, a mienią się wieloma odcieniami od zieleni do ciemnej rdzy poprzez słomkową żółtość złota, rudość cegły, brąz i czerwień, Pińsk nie da się porównać do żadnego ze znanych miast. Może nawet nigdzie na świecie step nie zaczyna się tak bezpośrednio za ostatnimi ogrodzeniami miasta. Bo gdzie indziej ciągną się jeszcze pola, płoty, tereny fabryczne porosłe chwastem, a tu zaczynają się zaraz mokradła. I wzrok, niehamowany niczym, leci po przestrzeniach szuwarów, łozy, po kitach trzcin, sitowia, tataraku. I tylko gdy się patrzy z wyższego miejsca,
Widać, jak pobłyskują w słońcu oka trzęsawisk lub wolne wody rzek aż do horyzontu, za którym, nie posiadając mapy, może się zdawać, że Bóg tylko jeden wie, co leży. Odcinek 71. Horyzonty o tej porze roku są szczególnie dalekie i o tej porze przelot ptaków ciągnących na południe w pełnym wirze. Człowiek stoi w pisku, kwakaniu, gęganiu, słyszy nad sobą wibrujące miedzią w przestworzach nawoływania żurawi i łatwo może się zamyślić nad losem wszystkich istot, ba, nad samym obrotem globu. Stoi na brzegu piny czy strumienia, jasiołdy czy już Prypeci samej, bo plątanina tych rzek i zmiennych nurtów dowolnie jest tylko nazwana i przez ludność, i przez geografów. Stoi, wzdycha pełną piersią i nad czymkolwiek bądź, ale zawsze się musi zamyślić. W taki dzień, naturalnie, pod blado-błękitnym nieboskłonem, pod skośnym słońcem, zapatrzony w dalekość. Wintoft też przystanął mimo woli, popatrzał, pomyślał i poszedł do sztabu. Sztab polowy nowo formującej się czwartej armii zajmował pokoje w hotelu petersburskim. Pracowali teraz improwizując, bez ściśle określonych funkcji. Gorączkowo, a raczej po omacku. Łączność się rwała. O 3:00 po południu Wintoft powrócił do domu, bo Rosenberg zaprosił go na rybę. — Echt! — obiecał. — Tak jak moja żona, nie przyrządzą panu ani w Mozyrzu, ani nawet w Wilnie, ani w Homlu. Ryba faszerowana po żydowsku istotnie była wyśmienita. Pochwalił szczerze. — A pan chciał mnie rozstrzeliwać? — mówił Rosenberg, nalewając do kanciastego kieliszeczka wódki z karafki, w której pływały bardzo stare skórki pomarańczowe. — Dobrze, że odłożyłem. — No to pan trafnie powiedział. — Może pojutrze? — Ja panu coś powiem. Ja boję się, że pan nie zdąży. — Dlaczego? Wintoft nałożył sobie obficie na talerz różowego chrzanu z grubej szklanki. — Nie bardzo dobrze. Bułak Bałachowicz napadł na 88. pułk. Zniżył głos, choć nikogo w izbie nie było. Wintoft posunął widelcem kawałek ryby z kupą chrzanu do ust, od czego aż łzy uderzyły mu do oczu, zamrugał powiekami. — No? — zapytał, nie zdradzając zainteresowania. — Wysiekał wszystkich komunistów i Żydów. — A żołnierzów? Albo puścił, albo przyłączył do siebie. — No? — brał teraz mniejsze ilości chrzanu. — I rozbił też 35. wojenną zastawę. — No, to będzie, jak powiedzieć, na południe-zachód. To będzie 30 wiorst stąd. — 30 wiorst — dokończył już szeptem. Sztab nie posiadał jeszcze tych informacji, które posiadał Rosenberg. Rozdział 77. Cały wieczór próbowano bezskutecznie połączyć się z Kobryniem. Pierwsza wiadomość nadeszła o godzinie 9:00. O godzinie 9:30 wysunięto na południe od Pińska, za błota, w kierunku na Perechreście, zastawy wojenne z kadry rezerwowego pułku. Nie była to jednak zastawa pewna, gdyż składała się przeważnie z podoficerów starej służby armii rosyjskiej, częściowo takich, którzy odnieśli rany jeszcze w Wielką Wojnę. Nastrój w tej kadrze panował wątpliwy, dlatego używani byli do ćwiczenia rekrutów na tyłach i nie wysyłani na front. Ale w tej chwili nie było wyboru. Niewyszkolony pułk komunistów pińskich, składający się wyłącznie prawie z miejscowej młodzieży żydowskiej, nie przedstawiał według oceny sztabu żadnej wartości bojowej. Nie posiadał przy tym dostatecznej ilości broni i tylko znikomą ilość amunicji. Stanowić miał więc obronę samego miasta, w którą nikt nie wierzył. W ciągu następnych kilku dni mnożyły się niepomyślne wiadomości. Po nawiązaniu wreszcie łączności z komandarmem okazało się, że z resztkami 3 dywizji piechoty byłej grupy mozyrskiej zamierza on organizować obronę Kobrynia w oparciu o 4 pociągi pancerne, które były rzekomo w zupełnie dobrym stanie. 5. pociąg pancerny stał na stacji w Pińsku pod parą z obsługą składającą się z partyjnych komunistów.
24 września nadeszła Hiobowa wieść, że Szuwajew rozbity został w Kobryniu, utracił wszystkie 4 pociągi, resztki jego piechoty rozbiegły się lub poddały do niewoli i Polacy poszli na Berezę Kartuską Baranowicze. Tego dnia wieczorem sztab polowy w Pińsku przeniósł się z hotelu do pociągu pancernego na stacji, lokując się przezornie w pierwszych od parowozu wagonach. Od zastawy południowej nie było żadnej wiadomości. Z tamtej strony oczekiwano wciąż uderzenia konnicy Bałachowicza. Niebo się zaciągnęło. W nocy zaczął siąpić mżawy deszczyk. Po mieście krążyły strwożone patrole komunistycznego pułku, dodając sobie animuszu przesadnym nawoływaniem, a czasem bezładną strzelaniną i potęgując ogólny zamęt. Czekano na rozkaz odwrotu. Przed północą zasygnalizowano z Łunińca, po jedynej linii łączności, jaka jeszcze pozostała, nadejście do Pińska pociągu z podarkami dla bojowników rewolucji, jednego z tych propagandowych transportów zmontowanych przez Trockiego. W parę godzin później ukazały się we mgle siąpiącego deszczu 3 latarnie parowozu i pociąg z podarkami wtoczył się sapiąc, obklejony po ciemku nawilgłymi szmatami czerwonymi i postrzępionym umajeniem zjodłowych girland. Zasyczała para, zgrzytnęły hamulce. Maszynista zeskoczył w ciężkich butach, ciężko klnąc. Palacz, wychylony z lokomotywy, przygrywał na organkach. Wypadki następnego dnia wykazały, że pociąg ten uratował może niejednemu życie. Ale w tej chwili patrzono nań z podełba w ponurym milczeniu. O spaniu nie było mowy. Prawie cały sztab zgromadził się u telefonu stacyjnego, wciąż daremnie usiłując nawiązać kontakt przez Łuniniec z Mozyrzem lub Homlem, przez Łuniniec z Baranowiczami lub Mińskiem. Blady świt nie rozproszył chmur. Gromadziły się w dalszym ciągu, zachodziły nisko jedne na drugie. Trochę wiało od wschodu i deszcz zacinał teraz bardziej ukośnie. Mokre szyny, zbiegając się i rozbiegając, jak to na stacji, ginęły w szarudze. Para z lokomotyw rozpełzła się w tym powietrzu, tworząc mglisty baldachim. Wintoft w długim kawaleryjskim szynelu postawił jedną nogę na taboret, wsparł łokieć na kolanie i, ćmiąc papierosa, przysłuchiwał się temu, co mówił telegrafista w słuchawkę telefonu. Inni, stari, siedzieli rzędem na ławce, było duszno od oddechów, dymu tytoniowego, mokrych szyneli i zimno od wciąż otwieranych drzwi. Podłoga zaszargana błotem, posypana niedopałkami. — Nie, nie sarny! Jakie wam tu sarny! Znowu splątaliście linię! Tu stacja Pińsk! Słyszycie? Halo? Halo, słyszycie? Chrypiał w słuchawkę kolejarz. — Ach, sukinsyn, znowu tylko grzechot jakiś. Halo! Halo! Wintoft zmienił nogę i zapalił nowego papierosa. Papierosów było pod dostatkiem. Szef sztabu polowego, towarzysz Kennel, były pułkownik armii carskiej, człowiek miękki i niezdecydowany, ale szczególnie zabiegający o względy i popularność, rozkazał rozpieczętować wagon z podarkami i rozdawać paczki machorki i papierosów. Nikt ze specjalnego oddziału temu się nie sprzeciwił. — Było, nie było — odmachnął ręką Gielbach. Na jego niegolonej twarzy rysowała się hamowana nienawiść do otaczającego ich bałaganu, do bezsensu, do braku koordynacji, do bezmyślnego tkwienia w Pińsku w oczekiwaniu na rozkaz, którego wszakże sam nie podjąłby się naruszyć. Od południowej zastawy nie było w dalszym ciągu żadnej wiadomości. W takiej to chwili, było może kilka minut po 6 rano, rozległ się na dalszych torach histerycznie rozdzierający krzyk. — Kawaleria! 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 Wszystko rzuciło się do wyjścia na peron. Ciśnięta słuchawka ściennego telefonu zawisła na sznurku i zakiwała jak wahadło zegara. Kolejarz dał nura w tłum. Trudno było uprzytomnić sobie, jak to się stało. Faktem jednak, że nieprzyjacielska konnica,
Naskoczyła nie od południa, skąd jej oczekiwano, a właśnie od północy, od podbłocia, od stawek, stosując przy tym nową taktykę. Bez strzałów, bez krzyku i dzikiego gikania, nagle, skacząc na dobrych koniach przez szyny i szpały, wyłonili się z szarugi drżdżystego poranka jeźdźcy Bałachowicza z gołymi szablami. Fakt jest też, że padł jeden, jedyny tylko, przytłumiony wilgocią strzał karabinowy. Obsługa pociągu pancernego, mimo że złożona z partyjnych komunistów, podniosła ręce, nie stawiając oporu. Gielbach z Mauserem w zaciśniętej pięści rzucił się do parowozu, który stał pod parą, aby zmusić maszynistę do ruszenia. Pomocnik maszynisty, który biegł razem z nim, okazał niezwykłą przytomność umysłu. Zatrzymał się na sekundę i na widok poddającej się załogi skoczył między koła i rozszczepił dwa pierwsze przy parowozie wagony od reszty pociągu. Maszynista dał parę. Uciekający od budynku stacyjnego, zdyszani sztabowcy i czekiści chwytali za poręcze, gramolili się i zwisali na schodkach, gdy dwa pierwsze wagony zwolna ruszały. Ale już cwałem nadlatywali po bokach jeźdźcy zdobytymi szablami, nie mając czasu zamienić je na karabiny. — Złazić! — krzyczeli. — Oficerowie, złazić! Nie będziemy rąbać! Złazić, taka wasza mać! Kilku zwisających w szczególnie beznadziejnej pozie istotnie zeskoczyło. Zybienko na wronym, mocnym ogierze doganiał przedni wagon. Regularne rysy jego twarzy, spalonej na wyprawną skórę od słońca i wiatrów, skażone były w tej chwili dzikim grymasem człowieka w walce. Wintoft znalazł się w fatalnej pozycji. Skaczący przed nim do pociągu Kennel potknął się i upadł w przejściu na kolana. Jan, skacząc za nim, nadeptał na poły jego długiego szynelu, które ten, leżąc na klęczkach, usiłował mu teraz wyrwać spod nóg. W tej właśnie chwili zrównał się ze schodami wagonu Zybienko z gołą szablą na koniu. Wintoft, ze swej chwiejnej pozycji, nie mając silnego oparcia w nogach, lewą ręką z ledwością utrzymując równowagę kurczowym uchwytem za poręcz, prawą usiłował wydobyć nagan. Przekrwione jego oczy ześlizgnęły się w sekundzie po nieznanej mu wrogiej twarzy przyjaciela jego brata, w którą miał strzelić. Nie zdążył. Zybienko, zaciskając zęby, ciął z niewygodnego zamachu na odlew po lewej ręce trzymającej poręcz. Wintoft zachwiał się, zwinął jakoś w sobie, wypuścił pistolet z prawej ręki, szukając nią oparcia w powietrzu, i zsunął się krzywo, bokiem pod bufory, spadając pod koła drugiego wagonu. Przecięły go w pół. Pociąg nabierał rozpędu. Teraz dopiero, wstrzymując konie, wrzucając szable do pochew, jeźdźcy zrywali karabiny z pleców i strzelali z tyłu. Coraz szybciej umykał parowóz z dwoma wagonami w kierunku Łunińca. Na torach za nim, poza ohydnie przepołowionymi zwłokami Jana Wintofta, pozostały 2-3 trupy i garstka pędzonych do niewoli jeńców. W Pińsku zapanowała panika. Konni wracali do miasta, uganiając się po ulicach za skórzanymi kurtkami. Ale nikt prawie z dawnego, krzykliwego ongiś komunistycznego pułku nie stawiał oporu. Kto zdążył, zrzucał czym prędzej skórzaną kurtkę, tak niedawno jeszcze przedmiot pożądania i zawiści. Skórzane kurtki leżały masowo na ulicach. Rąbano więc mieszkańców, przed których domem taka kurtka leżała. Krwawy strach padł na ludność żydowską. Niektórzy wymykali się w błota, w szuwary za piną, na łódki. Inni chowali się teraz, gdzie tylko mogli, w chlewach, piwnicach, na strychu. Tylko stary Rosenberg wybiegł na ganek, nie kryjąc się, podniósł brodę ku deszczowi z nieba i wzywał wielkim, rozdartym głosem. — Gewałt, gewałt, gewałt! Krzyczał tak długo, aż go zastrzelono wystrzałem z karabinu przez płot od ulicy. Większość uciekała na oślep, drogą gruntową na Chorodyszcze w kierunku Łunińca. Zapewne zostaliby w końcu dognani i wycięci w pień, gdyby nie rozeszła się wieść, że ten drugi pociąg, który zastali na torach, jest pociągiem z podarkami. Wszystko zawróciło i rzuciło się do rozgrabiania tego pociągu.
sam Bułak Bałachowicz, który osobiście kierował rajdem na Pińsk, nie był w stanie, a w końcu i nie zamierzał powstrzymywać swych żołnierzy. Za zdobycie Pińska suto zostali obdarowani prezentami Trockiego. Odcinek 72. W jednej z rozweselonych łupem grup szczególnie żartowano z Zybienki. — I skąd on tak nauczył się rąbać? — podkpiwano. — To jak fakir w cyrku, ciach! I całego człowieka przeciął w pół. — Ha, ha! — czuli się w tej chwili tak beztrosko weseli, że śmiali się z byle czego. — To on uczył się za młodu na dyrektora rzeźni! — Ha, ha! — Ja nic nie wiem, ja tylko widzę, człowiek leży przepołowiony. — Znaczy? — Myślę od razu, nikt inny jak nasz Zybienko dokonał. — Ha, ha! — Jak ty to zrobił, Zybienko? Ty w kiełbaśni pracował, a? — He, he! — A wiecie, kto to był? — zawołał jeden. — Ja papiery jego w kiszkach umazane do sztabu nosił. Nazwisko Wintoft. To brat naszego Pieti Wintofta. No przecież powiadali, że ma brata bolszewika. Zybienko, który obojętnie wpychał do kabury siodła podarki i dotychczas nie odpowiadał na żarty, zamarł w bezruchu. — Co ty mówisz? — No fakt, nie reklama. — Rebiata! — zawołał młody jeszcze o rudowym zaroście na twarzy kozak. Zybienko sprowadził z tego świata Pietię Wintofta na podjeździe w Zabłociu, a drugiego Wintofta przepołowił w Pińsku. No po mojemu, no to tak wychodzi, że my wojujemy z bolszewikami, a nasz Zybienko z Wintoftami. Pogrom. Rozdział 78. Drugie uderzenie polskie w 20 dniach września 20 roku rozbiło bolszewików na przestrzeni całego frontu i rozpędziło ich armię. Rozgromione zostały po raz wtóry czwarta armia, nowo odtworzona co tylko, oraz ostatnia nadzieja Tuchaczewskiego, trzecia armia, broniąca linii od Grodna na południe. W rezultacie operacji polskiej, nazwanej Bitwą Niemeńską, armia ta przestała całkowicie istnieć. Jej sztab z komandarmem Łazarewiczem i nadsztabem Lisowskim z trudem zaledwie zdążył uciec do Mińska. Armia 16 i grupa mozyrska przestały już przedtem egzystować. Armia rezerwowa, montowana pod Oszmianą na miejsce dawnej armii 15 przez komandarma Korka, po prostu się rozleciała. Po południu rozbita została doszczętnie armia 12 w rejonie Kowla, a 14 armia, po bezskutecznych próbach oporu, uchodziła w nieładzie za zbrucz. Ze względnym porządkiem cofała się na równe jedynie pierwsza konna armia Budionnego. Sytuacja wytworzyła się dla bolszewików rozpaczliwa. Nie było transportu, nie było amunicji, po dotkliwych aktach sabotażu, które zniszczyły składy intendenckie w Moskwie i Wiaźmie, brakło broni i sprzętu. Zdawało się, że nie ma już ani kim, ani czym wojować dalej. Nie było już prawie artylerii, a dla tej, co pozostała, jeszcze brakło pocisków. Nie było w co ubrać żołnierzy, a zbliżały się chłody. Siła zbrojna światowej rewolucji rozpadała się w oczach. Spełniała się przepowiednia generała Weygaunda, który już na podstawie oceny zwycięstwa pod Warszawą powiedział 21 sierpnia w wywiadzie udzielonym paryskiej L'Information. Jeżeli wojskowe kierownictwo polskie zechce w pełni i zupełności wyzyskać odniesione zwycięstwo, jestem absolutnie pewny, że armia bolszewicka przestanie wkrótce odgrywać jakąkolwiek rolę. Jeżeli zechce w pełni i zupełności wyzyskać. Tereny na północ od Prypeci, na całej przestrzeni Białorusi, ogołocone były z przeciwnika, droga na Moskwę stała otworem przed wojskiem polskim, którego ogólna siła wynosiła w tej chwili przeszło 900 tysięcy bagnetów i szabel. W przeddzień tej katastrofy zbiera się 21 września na tajną konferencję w Moskwie kilku członków CK partii. Bierze w niej między innymi udział Lenin, Trocki i Stalin. W wyniku zapada uchwała utworzenia nowego południowego frontu, skierowanego wyłącznie przeciwko wojskom generała Wrangla,
których siła obliczana jest w tej chwili na 40 tysięcy bagnetów i szabel. Dowództwo wojskowe frontu przekazane zostaje w zaufane ręce Michała Wasiliewicza Frunze. Kierownictwo polityczne obejmują towarzysze Gusiew i Bela Kun. Skład nowego frontu wejść mają na razie 13. Armia, 2. Konna towarzysza Żłoby oraz 1. Konna Budionnego, wycofana z frontu polskiego. Na drugi dzień po tym postanowieniu, 22 września, czyli w dniu rozpoczęcia niemeńskiej ofensywy polskiej, Lenin zabiera głos na 9. konferencji RKP bolszewików. Towarzysze, nasze wojska doszły do Warszawy. Później nastąpił przełom i cofnęliśmy się przeszło o 100 wiorst. Jednakże niezmiernie ciężka sytuacja, jaka się w wyniku tego wytworzyła, nie stanowi bynajmniej dla nas wyłącznie przegranej. Z chwilą zbliżania się naszych wojsk do Warszawy całe Niemcy ogarnęło wrzenie. Innym następstwem był potężny wpływ na ruch rewolucyjny w Europie. Nie potrafiliśmy dotrzeć do proletariatu Polski, który znajduje się za Wisłą i w Warszawie. I to jest jedną z głównych przyczyn naszej porażki. Ale dotarliśmy do proletariatu angielskiego i te olbrzymie postępy wywarły wpływ na światowy ruch robotniczy, a w pierwszym rzędzie na ruch robotniczy Francji. Takie są rezultaty naszej ostatniej kampanii polskiej, jeśli chodzi o kształtujące się w Europie stosunki. Obecnie stoi przed nami zagadnienie wojny i pokoju z Polską. Chcemy uniknąć uciążliwej dla nas kampanii zimowej i znowu proponujemy Polsce pokój. Porażka nasza wywołała w Europie Zachodniej pewne zmiany i zespoliła przeciwko nam różnorodne, wrogie nam elementy. Mamy w tej chwili przeciwko sobie blok Polski, Francji i Wrangla, na którego Francja stawia swoją stawkę. Blok ten jednak cierpi na zastarzałą chorobę, na nie dającą się pogodzić sprzeczność interesów między poszczególnymi jego częściami składowymi, na strach, jakim czarnosecinna Rosja i jej typowy przedstawiciel Wrangel napełniają drobną burżuazję Polski. Polska, drobnoburżuazyjna, patriotyczna, partia PPS, ludowców, nie chcą popierać Wrangla. Towarzysze, te właśnie szanse chcemy wykorzystać, proponując Polsce pokój. Po przemówieniu Lenina wysłuchano referatu przedstawiciela Polskiej Partii Komunistycznej, po czym w dyskusji nad sprawozdaniem politycznym CK zabrał głos towarzysz Stalin, przedstawiając sytuację na froncie walki z Wranglem. W rezultacie, zatwierdzając oświadczenie WCIK, uchwalono jednomyślnie rezolucję o konkretnych warunkach zawarcia pokoju z Polską. Warunki te sporządzone i zredagowane zostały osobiście przez Lenina. Pogrom i rozpędzenie armii bolszewickich na froncie polskim nie zmieniły decyzji zapadłych na tajnej konferencji 21 września o skierowaniu wszystkich pozostałych jeszcze sił przeciwko Wranglowi. Wreszcie udało się z dużym trudem, wobec braku transportu, ściągnąć z fińskiej i estońskiej granicy 6. Armię Czerwoną. Ale ta 6. Armia nie została rozwinięta na Białorusi, jako ostatnia bariera dla zamknięcia otwartej drogi do Moskwy, lecz nie zatrzymywana na ogołoconych z wojsk terenach białoruskich, minęła je, skierowana na front krymski. Rozdział 79. Generał baron Wrangel, który w rezultacie klęski Denikina, wewnętrznych intryg sztabowych i zaciekłej gry politycznej, objął główne dowództwo nad pobitą kontrrewolucją rosyjską, zdawało się, podjął się rzeczy beznadziejnej. Wszystko, co się uratowało na Krym, było w stanie opłakanym. I to pod każdym względem — wojskowym, moralnym, politycznym. Ludzie grabili, bo nie było co jeść. Oficerowie przepijali, co jeszcze zachowało się w kieszeni. Politycy do zachrypnięcia dyskutowali i obrzucali siebie inwektywami. Tak się rzecz przedstawiała wiosną i na początku lata 1920 roku. Jednakże generał Słaszczew, mimo iż popadał coraz bardziej w nauk
kokainy i pijaństwa, potrafił, rozporządzając siłą 3000 bagnetów i 2000 szabel, odeprzeć wszystkie ataki 13. Armii Bolszewickiej na przesmyk Perekopu. I na Krymie przystąpiono zwolna do reorganizacji wojska, porządkowania tyłów. Ponieważ krytykowano bez końca reakcyjną politykę i hasła społeczne, a raczej ich brak, przy starym rządzie Denikina Wrangel powołał nowych ludzi. Na czele rządu cywilnego postawił byłego współzałożyciela rosyjskiej socjaldemokracji Piotra Struwę. On dziś towarzysza Lenina, później oponenta, konkurenta, a wreszcie wroga. Opracowany został program reform rolnych i demokratyzacji przyszłego ustroju. Dnia 7 lipca 1920 roku Francja uznała rosyjski rząd Wrangla de facto, wysuwając szereg warunków, które Wrangel skwapliwie przyjął. Po tym dyplomatycznym sukcesie przyszła francuska pomoc materialna, broń, amunicja, mundury, obfite wyposażenie, stare czołgi i stare samoloty. A bolszewicy nie mieli żadnych. W ten sposób dobrze uzbrojona i zaopatrzona armia Wrangla osiągnęła siłę 40 tysięcy ludzi. Uzupełniana zbiegami z Armii Czerwonej przeszła niebawem do akcji zaczepnej. Było to jeszcze w pełni lata. Step czarnomorski mienił się w słońcu, powietrze drgało od upału. Miliony cykad, świerszczy, szklarzy skrzekotało w trawach. Oddychało się jeszcze gorzkim zapachem piołunu, przejrzałych traw i suchej ziemi, gdy w sztabie armii przy ulicy Worącowskiej w Melitopolu wykańczano plan operacji przedarcia się do Dolnego Dniepru. Do wtóru ćwierku owadów w stepie skrzypiały niezliczone koła, bo założeniem taktycznym operacji było zegnanie możliwie dużej ilości taczanek. W nocy, wsadzona na taczanki, ruszyła 6. Korniłowska dywizja, aby kontrmanewrem wyprzedzić 2. konną armię towarzysza Żłoby. Nazajutrz, 15 sierpnia, Żłoba został rozbity. Do wieczora 22 sierpnia wojska generała Wrangla dotarły na całej długości swego frontu do lewego brzegu Dolnego Dniepru. 23 rozpoczął się szturm na sowiecki przyczółek mostowy u wsi Kachowka. Atak wszakże został przez bolszewików odparty. Ponawiane wciąż na nowo próby przeistoczyły się w długotrwałą bitwę o sforsowanie Dniepru na odcinku Kachowka-Borysław. Był to kluczowy punkt koncepcji strategicznej Wrangla, przewodnia myśli jego kampanii. Jeszcze w roku 1919, nie zdając sobie dostatecznie sprawy z istotnych zamiarów i postawy politycznej Piłsudskiego, Wrangel złożył Denikinowi memoriał, w którym proponował poniechać szukania głównego oparcia na ziemiach kozackich, a przesunąć ciężar operacyjny na zachód, szukając połączenia z frontem polskim. Do koncepcji tej doszedł na skutek głębokiej niechęci, jaką powziął do budzącego się separatyzmu kozackiego i nastrojów w oddziałach kozackich, które coraz częściej odmawiały prowadzenia walki poza granicami rodzinnych hutorów. Sądził natomiast, że przy poparciu dyplomatycznym Francji uda się ustalić dobre stosunki z Polską, usuwając na razie na plan dalszy spór o przyszłe granice. Główna rzecz, mawiał, rozbić bolszewików, a tam, dalej, zobaczymy. Gdy więc po ustąpieniu Denikina objął naczelne dowództwo, powrócił do swej przewodniej myśli i główną oś natarcia kierował na północny zachód dla nawiązania łączności z frontem polskim. Zwycięstwo wojsk polskich pod Warszawą odciążyło kontrrewolucję. Wrangel, oczyszczając od bolszewików teren na wschód, zajmując Mariupol, zbliżając się do Taganrogu i zagrażając jednocześnie Zagłębiu Donieckiemu, ponawia uderzenie na Kachowkę, a zarazem poleca pierwszej armii generała Kutiepowa rozbić 13. Armię Sowiecką. W dniach od 1 do 6 września 13. Armia Czerwona ponosi klęskę i zostaje odrzucona. Kutiepow zajmuje Aleksandrowsk, 2. Armia generała Dracenko forsuje Dniepr koło Nikopola. Wojska Wrangla podchodzą do Jekaterynosławia, zajmując Sienielnikowo, Sławgorod. Natrafiają jeszcze na uparty opór wojsk czerwonych, ale wobec definitywnej klęski poniesionej na froncie polskim nie może to już trwać długo. Rzecz wydaje się przesądzona. Jest już jesień i zimne wiatry wieją nad stepem. W
szeleście suchych traw, nie słychać już cykania owadów. A ludzie, nieobeznani z tajnikami polityki i wojny, twierdzą, że jako po jesieni następuje zima, jako po pacierzu amen, tak do wiosny nie będzie już bolszewizmu.